To już koniec zmagań w ramach 19 sezonu futsalu w Krośnie Odrzańskim. Po emocjonującym finale rozgrywek pucharowych nadszedł czas na podsumowanie. Dziękuję za te zmagania tegoroczne. Mam nadzieję, że to zachęci kolejne pokolenia piłkarzy do tego, by w przyszłym roku nasza liga była jeszcze bogatsza, jeśli chodzi o udział zespołów. Ostatni dzień piłkarskich rozgrywek to dwa półfinały i wielki finał Pucharu MLH. W pierwszym z rozegranych spotkań hurtownia King nie bez problemów, ale ostatecznie poradziła sobie z HB Bruk Budachów, wygrywając 4-3. W drugim półfinale spotkali się Mikubi i Nowa Term. Ci pierwsi wygrali 8-0. W finale zmierzyli się więc mistrzowie rozgrywek ligowych, hurtownia King i trzeci zespół tegorocznej edycji ligi, Mikubi. W finale Mikubi pokonało hurtownię King 7-3. Brawa się należą przede wszystkim moim kolegom z drużyny, ponieważ wypracowywali mi tak idealne i klarowne sytuacje, że mi pozostawało tylko trafić w brameczkę. Także fajnie, cieszę się, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Być może Mikubi nie zdobyłoby pucharu, gdyby nie postawa fair ich ćwierćfinałowych rywali, czyli ekipy Crossbudu. Chciałem bardzo docenić i podziękować ekipie Crossbudu, ponieważ zachowali się rewelacyjnie podczas naszego meczu ćwierćfinałowego. Gdy nie byliśmy w stanie zebrać 5 zawodników, przyjechaliśmy na mecz we 4. Chłopaki, mimo że dysponowali pełnym składem, zachowali niesamowitą postawę, fair play, wyszli w 4. Ja takie rzeczy bardzo doceniam. Puchar dla Mikubi, mistrzostwo dla hurtowni. Rozgrywki ligowe 3. raz z rzędu padły łupem hurtowni King, co jest wydarzeniem historycznym w ramach Meblosty Ligi Halowej. Za nimi uplasował się zespół Crossbudu. 3. miejsce na ligowym podium zajęło Mikubi. Poza podium znalazł się Lucky Polkan. 5. miejsce wywalczył HB Bruk Budachów. Na 6. miejscu znalazła się ekipa Nowa Term. Natomiast 7. miejsce zajęli najmłodsi, czyli Tęcza Junior. Chciałbym bardzo podziękować za organizację tego turnieju. Wszystko było w porządku. Sezon, myślę, że wbrew pozorom udany. Borykaliśmy się z dużymi problemami kadrowymi z różnych względów. Fajnie, że wszystko się skończyło, że szkoda, że bardzo tam z parę osób kontuzji dostało, ale no, niestety. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok. Rozdano także nagrody indywidualne. Zwycięzcą Ligi Typera został Mariusz Tworzydło. Najlepszym piłkarzem ligi Patryk Druchliński z hurtowni King. Najlepszy strzelec to Tomasz Przybylski z Mikubi, zdobywca 19 bramek. Najlepszym bramkarzem Semen Sokur z Crossbudu. Chciałbym podziękować, że dostał taką nagrodę bramkarza najlepszego, ale powiem, że ta nagroda, ona należy każdemu bramkarzu, bo każdy bramkarz w miarę porządku bronił i to gratulacja dla każdego bramkarza. 7 zespołów, 14 kolejek ligowych, 39 spotkań. Łącznie strzelono 257 bramek. Tak prezentują się liczby tegorocznej 19 edycji. Niestety z roku na rok liczba drużyn maleje. Czyli frekwencja maleje z roku na rok. Jak rozpoczynana była pierwsza edycja, było 18 zespołów, później nawet około 20. Jak ja zaczynałem pracę 10 lat temu, było to 16 zespołów, teraz jest 7 zespołów. Koniec sezonu często oznacza początek przygotowań do następnego. Miejmy nadzieję, że przed nami jubileuszowy 20 sezon Meblosty Ligi Halowej, który przyciągnie na halę większą liczbę zespołów.